Witamy Was serdecznie w najlepszym podcaście w tym kraju i nie tylko. Kupionym przez amerykański Tidal wita Was Artur Rawicz, a naszym wspaniałym gościem straight from Berlin is Mary Komasa. Przyznają Państwo, że ćwiczyłem tę zapowiedź przez 2 tygodnie, no ale tak, odkąd dowiedzieliśmy się, że Mary Komasa jest naszą gościową, a właściwie gościną czy gościem, no to tak warto się przygotować, prawda? Prosto z Berlina przyjechałaś tutaj do nas, powiedz, czy polskim busem, przepraszam, linkbusem, nie wiem jak to się nazywa, czy pieszo. Samolotem, pieszo. Trochę mi to zajęło, no 2 tygodnie, prawda? O, wow, no to powiem, że to, ale to jest taki jakiś nowy ruch, coś takiego jak weganizm, czy nie wiem, niegolenie się pod pachami. Też tak słyszałam, że też jest takie statement, ale to jest takie trochę tu prześmiewcze, ale właśnie ty wykonujesz taką jedną, wydaje mi się, bardzo ważną rzecz, bo widać po tym, co dodajesz w social mediach, jak prezentujesz się w swoim nowym teledysku, jak wcześniej się prezentowała z teledysku, że nie boisz się swojego ciała, prawda? No można powiedzieć, że Mary Komasa nie ma się czego bać, bo ma perfekcyjną figurę, jest super szczupła, jest jak modelka. No raczej za chuda jestem. Nie wiem, są osoby, dla których chudości nigdy dość, ale myślę, że to jest też taka bardzo ważna message dla dziewczyn, dla młodych dziewczyn, młodych słuchaczek, żeby nie wstydzić się swojego ciała. Czy jesteśmy za chude, czy jesteśmy średnie, czy jesteśmy super grube, czy jesteśmy takie i owakie. I ja zauważyłem, że w ogóle zaczyna być to takie jakby taką siłę przez niektóre wokalistki właśnie z formatu światowego, że nie trzeba mieć perfekcyjnej figury, że nie trzeba być super skinny, że fajnie jak masz, jak kobieta jest na przykład big woman, że to jest też super sexy i ona się tego nie wstydzi. Tylko chyba jeszcze tutaj musimy u nas w Polsce wykonać jakąś jeszcze robotę trochę w związku z tym, więc cieszę się, że jest taka osoba, która ja bym chciała wyglądać jak Monika Bellucci. Czyli powiem ci szczerze, ale... A może Melnika by chciała wyglądać jak Mary Komasa? Kto wie, ale natura dała mi inne ciało i miałam tak, że wiesz, przez moje dzieciństwo ludzie mi zawsze mówili, ojej, taka za chuda, ojej, taka za chuda. Ja się trochę tego wstydziłam, ale powiem ci, kiedy to zaakceptowałam. Można powiedzieć, że bardzo, jako młoda osoba, przyjaźniłam się zawsze ze środowiskiem homoseksualistów i oni mnie akceptowali w 100%. Bez względu na to, jak wyglądam, totalnie mnie zaakceptowali i po raz pierwszy poczułam się piękna. I po raz pierwszy poczułam się, że się nie wstydzę siebie, tego, kim jestem i w 100% mogę być sobą. Ale od kogo to słyszałaś? Od rodziców? Od cioci, wujka, że Boże? Od nauczycieli notorycznie. Od nauczycieli? Tak. Ale tu w Polsce, tak? Tak, kanapki do szkoły, bo myśleli, że nie jem. Że cię starzy w domu głodują, Dokładnie. Tak? Że chcą, żebyś była super modelką i wtedy się skończył już ten trend tych 90s models, że trzeba było być tymi... No tak już się zaczęła. Era Kate Moss. Kate Moss. Cocaine Kate. No dobrze, dobrze, takim sposobem próbowali to wywołać. No to jest, wiesz, to jest taki, bo myślę, że tak opowiadając o tym, jak to zaakceptowałaś, to tak wydaje się, jakby to ci tak przyszło z dnia na dzień, prawda? Bo są osoby, gdzie muszą naprawdę, niektórym się nawet przez całe życie nie udaje siebie zaakceptować. Ja musiałam siebie zaakceptować już, bo ja wiedziałam, że jeżeli tego nie zrobię, to będę się z tym męczyć zawsze. I teraz jest tak, że ja dodaję sobie trochę ciała ubraniami, ale nie mam problemu z tym, że jeżeli mam potrzebę się rozebrać, to się rozbiorę i po prostu akceptuję siebie w 100%, taką jaka jestem. Chciałabym mieć trochę więcej krągłości tu i tam. Niestety mi się to nie udaje, ale jestem z siebie bardzo zadowolona. A jak bardzo istotny jest wygląd w wychodzeniu na scenę? Wiesz co, to jest takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć, że jest i nie jest. To zależy, bo ja traktuję scenę jako takie miejsce, które należy do mnie i to jest moja przestrzeń, z której ja chcę coś opowiedzieć ludziom. I to zależy, czy ja w danym momencie ten kostium ma mnie jakby odsłonić i ma nie stanowić bariery, czy ja chcę, żeby ten kostium też był częścią jakiegoś występu. Zdarzało się, że na koncertach byłam bardzo, bardzo przebrana, a zdarzało się, że byłam totalnie w białym t-shircie i w czarnych spodniach.
Podchodzisz funkcjonalnie? Traktujesz to bardzo podmiotowo? Zależy od momentu. Jeżeli jest taki dzień, w którym czuję, że nie, dzisiaj zależy mi na tym, żeby po prostu czuć się komfortowo, no to wyjdę tak na scenę. Wiesz. Natomiast... Wyjdę nago na scenę. Na przykład. No bo to jest najbardziej komfortowe chyba, prawda? Zależy, czy nie jest... No, na Sylwestra to tak średnio. No zależy, gdzie ten Sylwester. Jak na Ibizie, to chyba no, raczej tam nie ma problemu z temperaturą. Ja właśnie przypominam sobie twój koncert, to było kilka lat temu, chyba 3-4 lata temu na Spring Break Festival i muszę przyznać, że to był w tej edycji najlepszy koncert, jaki tam widziałem. Niesamowitym było to właśnie, jak ty ze swoim zespołem, który powiedziałeś przed kulisami, gdzieś tam połowa z nich to byli twoi koledzy ze studiów, świetni instrumentaliści, stworzyliście niesamowitą przestrzeń. Jakby udało wam się to zrobić bez tak naprawdę scenografii. Ja nie znałem wcześniej projektu Mary Comasa, a zobaczyłem jakąś szamankę, która tymi swoimi rękoma czaruje i przenosi nas w totalnie inny przestrzeń. I sobie myślę, who's that girl? Oczywiście później się dowiedziałem, że jest to Mary Comasa z rodziny słynnych Comasów. I teraz mam takie pytanie. Ciotka, kuzynka, wujka, wujki. Zastanawiam się, bo raczej wydaje mi się, że z jednej strony super, bo masz od dziecka doświadczenie i styczność z tymi ludźmi, z tymi legendami, ale z drugiej strony, no, trochę wydaje mi się, że to jest jednak takie przekleństwo, że takie, że a tutaj u nas dzisiaj Andrzej Wajda, powczoraj była Krystyna Janda, tutaj, nie wiem, Komeda, tutaj Polański, no już tak, wiesz, no nie wiem tam, kto był u was, bo tam nie wiem, no ale zastanawiam się po prostu, na ile w tym jest utrudnienia i to jest coś takiego, właśnie zastanawiam się, czy jest taka właśnie młoda Mary, taka dziewczynka i tak patrzy na te wszystkie sukcesy twoich braci, twoich rodziców, ludzi dookoła i tak sobie myśli, to dobra, to ja takie zrobię i to będzie po prostu. Czy ty jakby też możesz mieć w ogóle w sobie taką umiejętność docenienia tego, jak ogromnym błogosławieństwem jest dla ciebie to, że jesteś z takiej też rodziny i o ile ci było prościej w niektórych absolutnie kwestiach, bo to wcale ci niczego nie załatwia, prawda? Tak. Bo to się tak ludziom wydaje, że jeżeli tak jest, to wszystko ci załatwi. Ale czy ty to widzisz po prostu? Bo na pewno obserwujesz innych ludzi, innych debiutantów, ludzi, którzy mają trochę inne starty, prawda? Mhm. Czy jesteś tego świadoma? Wiesz co, ja myślę, że każdy ma swój indywidualny start. Mhm. Mój był późno, ale właśnie z tego powodu, że ja miałam taką potrzebę, nawet abstrahując od tego, co powiedziałeś, czym ta moja rodzina jest i kim ta moja rodzina jest, ale bardziej przez to, że ja miałam takie poczucie, że to jest rodzina pełna indywidualności. Mhm. I to jest rodzina pełna wielkiego ego. I ja musiałam wyjechać z Polski, żeby odnaleźć swój głos, żeby w ogóle zacząć śpiewać, bo miałam takie poczucie, że my nigdy nie rywalizowaliśmy między sobą, raczej siebie wspieraliśmy, myślę, że teraz po latach wspieramy się jeszcze bardziej, ale miałam takie poczucie, że ta rodzina jest tak intensywna, że ja trochę się muszę od niej odczepić chociaż na chwilę, żeby usłyszeć, co ja mam do powiedzenia światu. Bo ja wiedziałam, że ja coś na pewno będę miała do powiedzenia, ale jeszcze nie wiedziałam, czy to będzie właśnie przemawiać przez śpiew operowy, czy przez organy kościelne, czy przez klawiasyn, który studiowałam. Tego nie wiedziałam, natomiast wiedziałam, że potrzebuję oddechu. I wiesz, i niesamowite było to, że jak właśnie wyjechałam i się na chwilę odłączyłam, to nie jest, że ja straciłam kontakt, tylko że fizycznie nie byłam w jednym miejscu, to nagle się okazało, że właśnie to, czym ja nasiąkałam w dzieciństwie, to mi dało niesamowitą dozę jakiejś inspiracji, którą mam do dziś, bo to, że przebywałam w pewnym towarzystwie ludzi, w ogóle powodowało, że wiesz, moje jakby horyzonty się poszerzały. Ja nie mówię, że inni ludzie muszą mieć tak samo, tylko ja mówię, jak wyglądała moja rzeczywistość. To, że mój tata mi śpiewał Ewę Demarczyk jako kołysanki, no to jak wspominasz o tej szamance, no to Ewa Demarczyk jest dla mnie jedną z takich postaci, które na Czarny scenę, anioł. Absolutnie. Kobieta tajemnica, legenda, wiesz, prawda? Ona się dla mnie równa na poziomie właśnie Eryki Badu. To jest dla mnie taka postać, która na stówę ma wielkie miejsce w tym,
kim ja jestem na scenie. Mhm. Więc myślę, że gdyby nie to, kim są moi rodzice, to ja mogłabym nie wiedzieć o... Ale zwróciłaś też uwagę na bardzo ważną kwestię, bo mówisz, że studiowałaś klawesyn i w ogóle jesteś osobą wykształconą, która ma też fundament z tej strony. Czy zauważasz mimo wszystko tą różnicę ludzi, którzy pracują w tej branży, trochę tak przypadkowo, prawda? Wiesz co, ja od razu tylko zaznaczę, aha, nie skończyłam żadnych studiów. Dobrze. To dobrze, studiów. Ale czy nie denerwuje ci na przykład coś takiego? Bo na przykład mnie ogromnie denerwuje takie zjawisko, które tak zaobserwowałem ostatniego czasu. Przykładowo, jest pokaz mody jakiejś tam marki, prawda? Tak. Zjawiają się na nim różni artyści. Na przykład artyści tacy jak właśnie Mary Komasa, różni artyści, którzy może takiej pani Grażynie, która ogląda Pytanie na śniadanie Everyday, nie do końca są znani, ale to są artyści, którzy osiągnęli coś w kręgach takich ciężkich, żeby tam naprawdę, żeby się wkupić. I przychodzi taka właśnie Natalia Siwiec, która w jakiś taki wulgarny bardziej sposób pokazuje swoje atuty kobiecości raz i ona po prostu jest tam, gra tam główne skrzypce. Czy ciebie to nie denerwuje? Mi to w ogóle nie przeszkadza, natomiast wiesz, to jeszcze tak odnosząc się do tych studiów i do tego jakby takiego wykształcenia, powiedzmy, ta płyta powstawała, moją płytę wyprodukowali hip-hopowcy, którzy absolutnie nie mają żadnego muzycznego wykształcenia. I to było bardzo ciekawe zderzyć ich z moim mężem, który jest kompozytorem muzyki filmowej i zaprosić ich bo płyta powstawała w różnych miejscach. Ale jedna jej część powstawała w Warszawie, nagrywaliśmy orkiestrę i organy kościelne. No oni byli w totalnym szoku i widziałam ten uśmiech na ich twarzach i to, że robili zdjęcia w ogóle, szczególnie, że żeście nagrywali tam orkiestrę symfoniczną, no, prawda? No dokładnie, więc... To było chyba w S2? Tak, w S2 jest S4. I no wiesz, ja się w tych studiach wychowałam, bo moja mama pracowała w Polskim Radiu, więc dla mnie to jakoś zatoczyło koło i pewne marzenia się spełniły, ale widziałam, że dla nich też paradoksalnie te marzenia się też spełniają, bo nie byliby w stanie w Londynie nagrywać w takich miejscach. Ale tam jest ten klimat w tych studiach, prawda? Bo to jest takie, no jest, że totalnie. Tam tyle słynnych rzeczy się nagrywało, po prostu czuć ten klimat. Bywałaś w nich jako dziecko? Tak, ja się tam... Dużo się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Tego Sztudera przesunęli trochę. Kurz jest ten sam. Nie, ja tam ćwiczyłam tam na fortepianie przed zajęciami. To fory to niezłe były. To. Ach, te znajomość. Ach, te znajomość. Ale rzeczywiście jest tak, że to są no przepiękne wizualnie studia, no i rewelacyjni, ja myślę, że przede wszystkim rewelacyjni muzycy, którzy tam pracują. Więc. I też realizatorzy, naprawdę. No, ja tam nagrywałem miesiąc temu, to taka pani realizowała orkiestrę smyczkową, to dyscyplinka była. Była guziołek. Tak. Prawdopodobnie. Ona jest rewelacyjna. Tak, jest niesamowita, jest po prostu. Niesamowita. To jest taka drobna pani? No taka drobna. Okay. Polecamy, pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Może być. Ale wiesz co, gdyby to tak było, ja że... wchodzę w stanie. Gdyby Bocian się pomylił, zrzucił cię, nie wiem, gdzieś w jakimś Kongo, myślisz, że trafiłabyś dokładnie w to miejsce, gdzie jesteś? Chyba nie ma na to szans, co? Mówię o drodze muzycznej później. Czyli wiesz, wszystko się zmieniło. Całe twoje opakowanie, które ci towarzyszyło, rodzina, wprawki na, wiesz, w S4 na fortepianie. Te wszystkie historie, które ci się przydarzyły po drodze i doprowadziły cię do tego, że najpierw oczarowałaś Ralfa na Spring Breaku, wydałaś płytę pod swoim nazwiskiem, za chwilę, dosłownie za parę tygodni jest następna. Jak dużo z tego, no prawdopewnie wszystko wyszło z... No jasne, że tak, wiesz, gdyby nie jakiś taki upór moich rodziców, że my chcemy, żeby te dzieci chodziły do szkoły muzycznej, my chcemy im pewne rzeczy dać, nie damy im majątku, damy im po prostu
sztukę. No i to jest to, co ja od nich dostałam, ale też dostałam coś jeszcze bardzo ważnego, mianowicie ogromną pokorę do tego zawodu, dlatego że ja widziałam, jak oni się zmagają z tym zawodem. I to mój ojciec jest aktorem, to nie jest łatwy zawód. Ja widziałam, ile on czasu musi poświęcić na przygotowanie się do roli. Ja widziałam, ile go to kosztuje wyjście potem z tej roli. Czasem nie był w stanie tego zrobić miesiącami. I widziałam te zmagania i widziałam, jak dużo musi czasu poświęcić, żeby doprowadzić coś do perfekcji i widziałam jego ogromną pokorę do tego i widziałam, że to jest jakaś misja i mnie to fascynowało, to poczucie misji, że robisz coś mimo pewnych trudów i wiesz, to też ja się, to żyjemy w Polsce, ja się wychowałam w Polsce, no, nie mówimy tutaj o milionach, owszem, w latach 90. jeszcze wszyscy, tak, wszyscy byli milionerami, ale... Nie wiem, ja tam nie byłem. No, tam... Może jesteś młodszym, może jesteś młodszym. A tam 5 lat od siebie, no, ale no nie byłem, nie? No milion. No, Monopoli to miałem może ze 2 razy. No. Natomiast chodzi mi właśnie o ten rodzaj podejścia do pracy, że... I nigdy nie oszukiwali nas i odsłaniali się z tym, że to jest, jeżeli chcecie w to pójść, i rzeczywiście każde z ich dzieci poszło w stronę sztuki. Dokładnie, no to są pewne tego konsekwencje, że nie zawsze się uda, może twój przekaz nie trafi na odpowiedni czas, ale jeżeli czujesz, że chcesz to robić, to się nie poddawaj i każdego dnia... Jeżeli każdego dnia się budzisz i myślisz, tak, ja mam coś do powiedzenia i może to nie jest dzisiaj i jutro, to może za rok będzie dla mnie miejsce. Ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, jak nieraz musi cię rozpierać ogromna duma też za to, co robią twoi bracia. No totalnie. Po prostu te 2 genialne filmy, które zrobił twój brat, bardzo znany śpiewak operowy, czy twój mąż, po prostu, no to tylko unosić się nad ziemią, ileż można dostawać z tego jakby energii, takiej inspiracji, prawda? I wiedzieć, że to jest gdzieś tam, wiesz, tak blisko mnie, tak, prawda? Ale że to my kiedyś po sobie je baliśmy strasznie. To się już zmieniło. W sensie, że tam, że znaczy, ach, to za słabe zrobić, tu było takiego... Gdyby było jeszcze tak lepsze, bardzo i jeszcze lepsze, i jeszcze lepsze. Aha. Ale od paru lat to się już zmieniło i jesteśmy dla siebie, widzimy, ile nas to kosztuje, po prostu już nie jesteśmy aż tak młodzi, nie mamy tych 20 lat, no moja siostra jeszcze została, co ma 29, ale wiesz, jest coś takiego, że po przekroczeniu pewnego wieku nagle... Już się zmienia. Nagle jest takie coś, że nie, doceniam to, co mam i to, co zrobiłem, bo to w tym momencie było na tyle, na ile mnie stać. I jeżeli włożyłem w to całe serce i zrobiłem to uczciwie, to that's it. Niczego innego nie ma, to jest to, więc proszę, żeby mieć do tego szacunek, do tej pracy. I od tego jakby się zmienił, od tego momentu zmieniła się też energia. Bardzo się wspieramy. Zawsze byliśmy z siebie dumni. I nigdy nie byliśmy zazdrośni, natomiast byliśmy bardzo krytyczni. I ja się cieszę, że to się zmieniło, bo pozwoliliśmy sobie na to, żeby mieć gorszy dzień, a to była rzadkość u nas. Czyli z krytycyzmu się wyleczyliście, a czy ty się wyleczyłaś z perfekcjonizmu? Nie. Jeszcze nie? Nie. A czy to, przepraszam, czy to jest właśnie jeden z powodów, bo ty tak naprawdę bardzo, bardzo późno zadebiutowałaś. Tak. Ile miałaś lat? 27. A czy to było też spowodowane raz tym perfekcjonizmem, nie wiem, 2, macierzyństwem, bo to też nie jest taka jakby, teoretycznie mógłby ci ktoś zarzucić, no przecież ona miała troszeczkę więcej tych drzwi otwartych, prawda? Dlaczego ona nie wypłynęła w wieku 17 lat? No ja coś ty robiła, czyś ty imprezowała, no, gdzieś imprezowałam. Imprezowałam, ale no wiesz, ja wyszłam za mąż w wieku 23 lat, więc... wyjechałam do Paryża, jak miałam 19 i tam pracowałam w modzie i uczyłam się dalej śpiewu. I myślałam sobie, już chyba 3 różne rodzaje studiów rzuciłam w międzyczasie, coś zaczynałam, co teraz? I zakochałam się i rzeczywiście było tak, że nagle, wiesz, jak masz 23 lata, to myślę, że nie nastawiasz się na to, że nagle się zakochasz, wyjdziesz za mąż i będziesz wychowywać 7-latki. I na full etat.
Dokładnie. I wiesz, to ci trochę zmienia życie, no tak, siłą tak, rzeczy. Tak, bardzo, bardzo, bo tak naprawdę pomyśl sobie 23 lata, to jest bardzo młody wiek. One, dziewczyny teraz mają prawie 18 lat, więc my mówimy o tym, że one za 5 lat będą w tym wieku, w którym ja byłam, jak... Jak to? W sensie, i to, które rocznik one się urodziły? 2001. O Jezus, no, słuchaj, to patrz, jaką mają młodą mamę. No to z jednej strony ekstra, no ale jest... W sensie młodą stepmam, ale no. Ale no tak, no dziewczyny z nami mieszkają, aha, więc ja jestem w zasadzie macocha na pełen etat. Nie lubię bardzo tego słowa zresztą macocha, bo on mi jakoś tak kojarzy z kopciuchem, a ja myślę, że ja się w tej roli... Ty jesteś cool macocha. Ja jestem bo... super cool. Ja jestem naprawdę super, super cool. Cool macocha. Natomiast to jest coś takiego, że jak ktoś się mnie pyta, a dlaczego coś tam, a dlaczego coś tam... Hello ludzie, ja sobie musiałam życie poukładać w tamtych czasach i spadło na mnie taki ogrom obowiązków i w ogóle to, żeby skumać co z czym, do czego, zajęło mi trochę czasu, ale myślę, że też jakby do tych cegiełek, czy byłabym tu, gdzie coś tam, nie byłoby mnie tu, gdybym nie miała tego doświadczenia, myślę, macierzyństwa, to na pewno. Bo to jednak daje taką energię, o której ja bym nie sądziła, że mogę ją mieć. A słuchaj, od strony... Cisza. Nie, bo no, myślimy, zastanawiam się, no, po prostu... wiesz, jaki wpływ to się wokół ciebie dzieje. No, to, że już wyszłaś z tego perfekcjonizmu, to już powiedziałaś, bo chyba go zarzuciłaś jednak. Ale pytanie, dla kogo ty jesteś bardziej krytyczna, kiedy pracujesz nad płytą? Dla siebie czy dla współpracowników? Znaczy ja w ogóle jestem bardzo zadowolona, jak ja pracuję nad płytą. To jest coś takiego, że mój cały proces twórczy wygląda tak, że ja sobie jakoś gromadzę moodboard, gromadzę sobie rzeczy, które mnie inspirują. Moje całe studio wtedy tak wygląda, że ja mam mnóstwo książek, albumów i oglądam filmy, które wiem, że tematyką będą mi pasowały. Żeby sobie przypomnieć. No i potem zaczyna się ferment, który jest takim stresującym procesem, bo ja wiem, że coś się zaczyna rodzić, wiecie, jak w filmie Alien, z niej coś wreszcie tam wyłazi z tego brzucha. Ja mam też to poczucie, że to gdzieś się dzieje tu. Tylko kiedy wyjdzie. I to jest tak, że ten moment trzeba uchwycić. To jest jak z takim orgazmem, że możesz złapać go w dobrym momencie, a on może gdzieś pójść obok i masz takie fuck. Ale jest coś w tym takiego, że jak to się dobrze uchwyci i wceluje, no to wychodzi z tego, sama piosenka wychodzi, ja przynajmniej tak pracuję, że pisanie piosenki zajmuje mi tyle, ile ona trwa, czyli 5 minut. Jeżeli ja ją złapię, to ona się pojawia w całości. Jeżeli jej nie złapię, to pierdol się, idź do kogoś innego. Bo znaczy, że miałaś nie być dla mnie. I ja sobie daję takie przyzwolenie, bo inaczej byłabym strasznie tym zestresowana i sfrustrowana. Więc ja potrzebuję pewnego czasu na to, żeby te tyle, ile chodzi piosenek na płytę, tyle powstaje. Nie powstaje ani jedna więcej, ani mniej. Ale ty poszukujesz, ty gromadzisz w studio bodźce. Tak. A nie korzystasz z tych, które się trafiają normalnie w życiu? Wiesz co, no mój telefon jest zapełniony takimi rzeczami. Natomiast chodzi mi o to, że ja lubię sobie stworzyć takie warunki do pracy. Ja muszę mieć te bodźce, dlatego że ja chcę mówić o rzeczach, które wychodzą też poza mnie, jakby ja chcę czerpać z tego, co się dzieje na świecie. I ta płyta jest odzwierciedleniem jakiegoś takiego mojego patrzenia na ten świat, szczególnie w tych ostatnich 3 latach, bo ja nie sądziłam, że stworzę płytę, która będzie w jakikolwiek sposób moją odpowiedzią na rzeczywistość. Raczej myślałam, że ten rozdział dla twórców jest zamknięty i nie wiedziałam, czy ja mam przyzwolenie na to, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby tę rzeczywistość w jakikolwiek sposób komentować, ale stwierdziłam, że właśnie ta magiczna trzydziestka, że czuję się na tyle, jakby mam swój ciężar ciała i chciałabym się zmierzyć z pewnymi pytaniami, które sama sobie zadaję, bo ta płyta powstawała w jakimś moim wewnętrznym kryzysie i ona jest odpowiedzią na pytania, z którymi się zmagałam właśnie przez to, że zaczęłam życie bardzo dojrzałe, bardzo młodo
i nie miałam szansy na bunt, bo owszem, imprezowałam, ale w bardzo króciutkim czasie, bo jak, ile może imprezować osoba, która żyła w bardzo zdyscyplinowany sposób, bo jeżeli jesteś ukształtowany przez szkoły muzyczne, no to wiesz, że musisz poświęcić bardzo dużo swojego życia na pracę. No to jest jakiś reżim wtedy. Czy Mary Komasa była w Berghain? Była. Ileż razy? Nie pamiętam. No i powiedz nam, czy to naprawdę jest piekło na ziemi? Wiesz, to zależy, ja nie biorę narkotyków, więc ja tam... No to nie trzeba brać narkotyków, żeby tam być świadkiem różnych... Wiesz co, jednak trzeba chyba, wiesz, bo, tak. Żeby się skumać z tymi ludźmi... No ale to nie musisz skumać, ale oczy masz, widzisz, no. No widzę, no to i co tam widziałaś? Zdradź nam. Jeżeli wchodzisz na trzeźwo, no to jest piekło na ziemi, no. Jeżeli pewnie nie wchodzisz na trzeźwo. Znaczy moja kuzynka, ja tam nie w ogóle nie imprezuję jakoś tak w ogóle, ale moja kuzynka, która robiła taki research modowy dla swojej kolekcji, takiej bardziej sadomas, whatever, i tam poszła, no... No wiesz, mówiła, to jest, że tam jest piekło. Jest tak, że no to jest mordownia, ale ja tam za każdym razem chodziłam, jeżeli grał jakiś, był jakiś performance, aha, czy super DJ, więc ja tam się nie pcham na... byłam parę razy na imprezach, ale nie, to nie jest miejsce, które mnie jakoś przyciąga, chociaż było dla mnie pewną inspiracją, bo ja tam widziałam zagubionych ludzi, więc... Na pewno Degenerate Love jest jakby takim z jednej strony naszym hołdem w stronę Philippe Bausch, a z drugiej strony jakimś Berghain, więc wiesz, no w ogóle Berlin jest takim miejscem straconych marzeń, może być, jeżeli pojedziesz tam z myślą, że wiesz, to jest najlepsze imprezowe miasto świata, to możesz się w tym zatracić i bardzo wielu moich znajomych się w ten sposób zatraciło. Berlin a Warszawa, to te miasta gdzieś tam, wydaje mi się, że można znaleźć jakieś podobieństwa. Tak, jak właśnie do tego doszłam wczoraj, że nie Warszawa, tylko Berlin jest podobny do Grochowa. Do Grochowa? But why? Dlatego, że jest pewien rodzaj swojskości, pewien rodzaj... Nie wiem, no to jak ja jestem z Grochowa, więc no to tam, jak ktoś jest z Grochowa, to wie, o czym mówię. Jest coś takiego. Ja się cieszę, że znalazłam swój Grochów w Berlinie po prostu. I, aha. Myślę, że w Paryżu bym nie była w stanie znaleźć Grochów. A co, w Paryżu dziwnie się czułaś mieszkając tam? Nie, super się czułam. Bardzo. Czyli nie było tam zbyt cool, zbyt tak ładnie, bo Berlin jednak jest taki trochę brzydkowaty, prawda? No wiesz, ja przeprowadzałam się do Berlina, to w ogóle musiałam zmienić częściowo garderobę, bo nagle ze szpilek przerzuciłam się na jakieś trampki, ale, wiesz, no... No to było zderzenie, to było zupełnie coś innego. Jednak ja się przeprowadzając do Berlina, przeprowadzałam się ze świata mody i nagle się przeprowadzam do Berlina, który tak za bardzo modowo... Znaczy, wiesz co ja zauważyłam, bo tak się zastanawiam, jak jest, jak jest w twoim przypadku, czy nie łatwiej się żyje właśnie w jakby ładnej, pięknej kobiecie w Berlinie niż w Paryżu, bo z tego co ja zauważyłem, no to... Piękna słowiańska Polka, mówię tutaj o tobie, bez żadnej kokieterii. Nasza elf, to można powiedzieć, że taki elf trochę, ona jest taki elf, nie? Z tego Lord of the Rings, super. Bo ja jak byłem w Berlinie, to nie widziałem ani jednej ładnej kobiety Niemki. Tak? Nie wiem, co się stało. Ja nie jestem w Paryżu, na wymrzenie, ale gdzieś tam, nie wiem, w Holandii, w Szwecji, w Londynie, no to... Słuchaj, no więc wiem, tobie to musi być tam przekichane po prostu. Gdzie, w Paryżu czy w Berlinie? Nie, w Berlinie, no. Czy ja wiem, ja w ogóle jakby nie zwracam na to uwagi. Nie miałam takiego poczucia, ja mieszkam w gejowskiej dzielnicy, nie miałam takiego poczucia, żeby ktokolwiek mnie zaczepiał, ale ja w ogóle nie mam takiego poczucia, żeby ktokolwiek mnie zaczepiał, nie wydaje mi się. A się tak patrzy? Nie patrzy się. Chyba nie. W Berlinie ludzie naprawdę mają cię gdzieś. W nosie, dokładnie, tak, więc ja to uwielbiam zresztą. No nie wiem, ja lubię zarówno, ja Paryż uwielbiam, to jest mój drugi dom i zawsze będzie. Ja tam mam oddanych przyjaciół. To Warszawa to który jest dom? Wiesz co, Warszawa to jest miejsce, w którym ja się wychowałam, w którym mam rodzinę i można powiedzieć, że tu bije moje serce. Ale
jakby moja głowa jest w Berlinie, no po prostu, jak cała reszta mojego ciała tam jest i to miejsce jest moim zdecydowanym domem, no i ja sobie nie wyobrażam teraz tego, że nawet jeżeli się stamtąd wyprowadzę, to zawsze będę miała tam swoją bazę i mieszkanie tam będę miała, mhm. więc... A czy twoim zdaniem Berlin nie powinien na przykład przeprosić za techno? No wiesz, ja to trochę techno mam u siebie w tej nowej płycie. Nie wiem, co mam ci na to powiedzieć. No właśnie, próbuję cię trochę uszczypnąć. Berlin powinien przeprosić w ogóle Niemcy za ten sklep New Yorker. A to jest ich? Chyba tak. No to trudno. No to już uzgodniliśmy, za co mogą przeprosić. Ale ja w ogóle zauważyłem jedną taką fajną rzecz, którą ty mówisz, o tym, że ty masz co, jakby o czym powiedzieć. Jakby to jest dla ciebie wyjście do twojej twórczości sztuki, że ty chcesz o czymś powiedzieć, nie chcesz po prostu, że nie wiem, że będziesz się tam lansowała i bla, bla, bla i w ogóle patrzy na mnie, tylko z twoim punktem startowym jest jakaś forma przekazu, to historia. To jest jedyne, co mnie kręci, wiesz, to jest coś takiego, że zarówno właśnie ta perfekcyjność, ja bym to inaczej nazwała, to jest moje pewne cele życiowe, które ja mam wyznaczone, to znaczy, że zawsze chcę pracować z ludźmi, którzy mnie artystycznie inspirują. Mhm. To jest taki mój najważniejszy cel. Chcę o czymś ważnym dla mnie opowiadać. I właśnie wracając do tego techno i tego, że użyłam jednak bardzo mocnych brzmień w tej płycie, w niektórych piosenkach, to zależało mi na tym, żeby one były środkiem wyrazu i one były mi do czegoś potrzebne. Jest piosenka, w której wchodzi naprawdę mocny beat. Mm-hmm. To tekst w niej jest Now Silence. Czyli ja już potrzebowałam, żeby się wszystko zamknęło, bo miałam poczucie wielkiego chaosu i potrzebowałam ciszy, a jednocześnie przywaliłam ją wielkim beatem. I to zderzenie no, w tej piosence to było mi po prostu potrzebne i w tym, jak ja będę ją wykonywać na scenie. Więc mam takie poczucie, że, no, że gdzieś na tym etapie Berlin nie musi za nic przepraszać muzycznie, bo tak samo bym mogła powiedzieć, że Polska powinna przepraszać za disco polo. A jednak, umówmy się, do Ona tańczy dla mnie, pewnie wszyscy tańczyliśmy. Więc no, jest coś takiego, nie patrz tak na mnie. Ja w Berghainie byłem, więc ja nie wiem. Ale Ona tańczy dla mnie w Berghain. Wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli używasz czegoś po to, żeby o czymś mówić, no to jest, możesz tego użyć. Poruszasz bardzo, wydawałoby się dla niektórych twórców, artystów, tutaj szczególnie w Polsce, ciężkie tematy, ponieważ tak zauważyłem trochę, jest taka tendencja mylenia tematów politycznych, a tematów prawa człowieka. Czyli na przykład zadaje się, nie wiem, jakiejś wokalistce pytanie o to, co myśli o, nie wiem, o wykorzystywaniu osób LGBT w stylach politycznych. Ona mi odpowiada, że nie wypowiada się na tematy polityczne, gdzie to są ewidentnie tematy praw człowieka. Wiesz. I powiedz mi, dlaczego jakby są artyści, są twórcy, którzy teoretycznie no, powinni być głosem gdzieś dla pokolenia, nie wiem, czy tak na przykład mówią, że nie bójmy się swojego ciała, bądźmy tacy, bądźmy odważni, bądźmy dobrzy, szanujmy planetę, a tak śpiewają tam o dupie Marynie, bo coś tam, jestem dzisiaj smutna, jestem dzisiaj wesoła, mój chłopak mnie rzucił, moja dziewczyna mnie nie kocha i nie potrafią się wypowiedzieć w jakiejś jednej ważnej sprawie i tu nie chodzi o to, żeby wszystkich obrażać i powiedzieć, a bo ta partia jest lepsza, a ja tutaj jestem taka. Rozumiesz mi, o co chodzi? Taki, no wiesz, jakby ale, inspirowanie tych młodych ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tylko u nas w naszym kraju? Czy to tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie. Ja oczywiście, że się czasem nad tym zastanawiam, nie jakoś tak codziennie, ale zdarzają się takie momenty. Dochodzę do wniosku, że każdy może robić, co chce. Jeżeli ktoś nie czuje tego, no to jeżeli to jest jedyne, co ma do powiedzenia, no to wiesz, po części się z tym zgodzę, w tym sensie, z tym, że te prawa są wykorzystywane, że to jest temat polityczny. Wiesz, prawa człowieka stały się tematem politycznym i tego się nie da ukryć, bo jeżeli w Polsce ludzie nie mają pewnych praw jako obywatele i teraz mówimy tutaj o LGBTQI plus community, no to są prawa polityczne, jeżeli partie biorą sobie to jako orędzie do swoich wyborców i mówią, że tutaj nie będzie Amsterdamu czy Berlina i używają tego w sposób agitacyjny, no to wydaje mi się, że to jednak wchodzi w politykę, a nie powinno, bo to są, tak jak powiedziałeś, prawa człowieka.
I wiesz, ja zawsze będę walczyć o te środowiska, dlatego że dla mnie sytuacja, w której nie mamy tych samych praw, naprawdę źle świadczy o ludziach i źle świadczy o całym człowieczeństwie. I to jest coś, co ja już parę razy mówiłam. Wyszedł raport o ekolodzy z całego świata. Po 3 latach wydali raport 150 ponad ekologów, którym powiedzieli, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu, 50 do 100 lat może się okazać, że człowiek znajdzie się na liście miliona gatunków, które mogą wyginąć. Jest gorzej niż myśleli, że jest. I huczą na alarm. I ja sobie zdałam z tego sprawę wtedy, pierwsze co mi przyszło do głowy, że w takim układzie może warto zrobić wewnętrzny rachunek sumienia z tym, kim my jesteśmy i co dla siebie zrobiliśmy i co zrobiliśmy dla innych jako ludzkość. I zdałam sobie wtedy sprawę, tak a propos tego mojego teledysku i tego, że ja ogólnie zawsze celuję w to zgromadzenie LGBTQI+, że skoro oni nie mają tych samych praw do miłości, no to zawaliliśmy jako ludzkość. No bo jak możemy komuś odbierać do tego prawo, do partnerskiej, dojrzałej miłości? No dla mnie to jest, wiesz... można to zwalać na system, ale ja to biorę na moje własne plecy i mówię, muszę się postarać, żeby było lepiej, bo ja nie chcę tego zwalać na polityków i tak dalej. Ale są takie osoby, jak na przykład twoja, no to jest przyjaciółka, Ania Rubik, to, że są jej różne koleżanki, które mają podobną pozycję na arenie światowej, jakby szeroką słyszalność, ale ona właśnie jest przykładem, który pokazuje ludziom, jak można wykorzystać to w celach edukacyjnych. Bo jest odpowiedzialna. Tak, jest odpowiedzialną osobą, która, nie wiem, jako w sumie pierwsza chyba po Michalinie Wisłockiej wydaje książkę po ilu to po latach Sex Education, gdzie naprawdę jest to wydane w ciekawej, takiej nowatorskiej formie, gdzie... To jest bardzo dobra robota. To jest w ogóle świetna książka, można to kupić i bratu, i młodszej dziewczynce, dokładnie, jakby a nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. No ale tak jak ci powiedziałam, Ania jest osobą odpowiedzialną i my się też razem nakręcamy na to. Ja się cieszę, że się w tym wspieramy, w tych naszych działaniach i że na przykład owocem takiego... To jest pierwszy debiut reżyserski, wiesz co, tak? Nie, czy nie? Ona zrobiła całą kampanię Sexed, ona jeszcze wcześniej reżyserowała rzeczy do swojego magazynu 25, zrobiła tam kilka filmów, więc można powiedzieć, że jest już pro i rzeczywiście ta forma jej bardzo pasuje. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś, to jest tak, że nie każdy, wiesz... Ja się też kiedyś przeciwko temu buntowałam i zastanawiałam, dlaczego jeżeli masz możliwość, masz platformę, to się nie wypowiesz. No nie każdy musi to robić. Nie każdy ma też taką skórę, żeby umieć to udźwignąć. Wiesz, ilość hejtu, którą ona dostaje... Ty zapewne też dostajesz. No czy przed twoim nowym teledyskiem pojawia się hejt? Wiesz co, a to cię może zdziwię, dlatego że jest więcej pozytywnych komentarzy, bardzo mało hejtu. Okay. Bardzo mało hejtu. To być może te działania Ani już przynoszą jakieś rezultaty. No ja wiem od niej, że ona jest hejtowana bardzo, więc wiesz, ja ją bardzo wspieram i jej kibicuję, dlatego że uważam, że ona odwala robotę w zasadzie za rząd. No, za wielu z nas. No, to jest osoba, to jest jakby, można powiedzieć tak nieładny sposób, że ona jest marką, jest naszym towarem eksportowym, taką osobą, z której powinniśmy być bardzo dumni, prawda? Nie jest tak, jakby się tam wydawało pani Grażynie z jakiegoś kiosku numer 5, że jest głupią modelką, zbyt chudą, która tam nie ma nic do powiedzenia, tylko naprawdę ona tą swoją charyzmę, bo to i swoją ogromną inteligencję wykorzystuje. Że to pokazuje też właśnie jakby przewrotność tego zawodu, żeby być na szczycie, musisz mieć w głowie bardzo dużo, bo inaczej nie ma szansy i Ania jest idealnym jakby przykładem takiej osoby. To ładnie ją scharakteryzowałaś. Ale ja jestem psychofanem. Najbardziej martwi mnie tylko to, co potwierdziłaś jednak, że ona się spotyka z taką lawiną hejtu. Ale absolutnie, że tak, wiesz, wydaje mi się, że trolle są nieźle opłacane w tym kraju. No, to jest ten ból. Ale jak jesteśmy na przykład przy trollach i przy tych hejtujących, wydaje ci się, że... Albo inaczej, jaki wpływ, twoim zdaniem, na twórczość ma odbiorca? Znaczy, jeśli o mnie chodzi, to żaden.
A potrzebujesz w ogóle słuchacza? Na koncercie? Tak. A przy lubię tworzeniu się muzyki nie myślisz o nim, czy myślisz nie, o sobie? Nie, no co ty, muszę myśleć o sobie, bo inaczej bym była w niezgodzie ze sobą. A sztuka nienawidzi fałszu, ona to potem bardzo zweryfikuje. I wiesz, no to jest jak karma, no to zawsze wróci, więc jeżeli bym coś pisała pod kogoś, no to absolutnie bym była nielojalna w stosunku do... Gdybyś kalkulowała, dostałabyś z powrotem kalkulator. No myślę, że tak. Wiem. A ja się zastanawiam, czy... Tak, nie tylko ja się mogę zastanowić, wiele osób się może zastanowić, czy właśnie Mary Komasa żyje przez te kilka lat, przez tą przerwę od wydania drugiej płyty tylko i wyłącznie z koncertów. Jak to u ciebie wygląda tak naprawdę? W sensie z kasą? Tak. No wiesz, ja bo to są takie, wiesz, przy filmach, my z Antkiem w międzyczasie, ja współprodukuję muzycznie te filmy, czyli tak naprawdę... Czyli cały czas jest jakaś full-time job po prostu. I jest tak, że my w tym czasie zrobiliśmy serial dla Netflixa, zrobiliśmy chyba ze 3 czy 4 filmy. Ten 1983? Tak, no, wiesz, to było 7 miesięcy pracy non-stop w studio. No właśnie tak się zastanawiam, bo tak się ludziom wydaje, że... Nie, my pracujemy 24 godziny na dobę, wiesz. Czyli nie ma tak, że ty tam siedzisz w tym Berlinie, jakby się niektórym wydawało, no, i ja tak czekasz w oknie w na... Jeździmy po całej Europie na różne nagrania muzyk do filmów, gdzie ja zresztą też gram na instrumentach. Fantastycznie. Więc to jest tak, że wiesz, w jednym filmie zagram na klawesynie, w innym na organach, a w innym na fortepianie. I jestem na wszystkich nagraniach, więc ja się cieszę, że mamy do siebie z Antkiem takie zaufanie, że każdy z nas uczestniczy w swoim życiu zawodowym w 100%. Znaczy my się nie poruszamy bez siebie, więc ja to uwielbiam i on zresztą też. Na ile ważne jest takie wsparcie PR-owo-budżetowe projektu ze strony wytwórni, ze strony promocyjnej? Czy zauważasz też taką tendencję na dzisiejszym rynku muzycznym w Polsce, że bywają takie projekty, gdzie nie ma takiego naturalnego hajpu, tylko widać, że jest mnóstwo budżetu wkładanego, nie wiem, w artystę czy w artystkę, że są wykupywane te stędy, reklamy, że jest wciskana wszędzie do wielu programów, a tak naprawdę nie stoi za tym takie realne zainteresowanie. Mhm. Jak myślisz po prostu, w jakim celu, jak w ogóle... No wiesz, ludzie nie mają gustu ogólnie, masa nie ma gustu, więc to jest bez względu na to, o którym kraju mówimy. W Niemczech mogę ci to potwierdzić, no. Schlager music ma się dobrze. I nawet są... Good, yo. I nawet są nagrody, wiesz. MTV chyba za to przyznawane w Niemczech. Natomiast... no to jest dla mas, dla nas to może być chłam, natomiast masa tego potrzebuje, ewidentnie. To nie jest tak, że wytwórnia wyrzuca kasę, bo nie ma co z nią zrobić. Wytwórnia wie po prostu, co się sprzeda i mają to świetnie rozpracowane. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wydaje mi się, że PR to jest jedno, ale to, co chyba dla mnie jest ważniejsze w wytwórni, to, że wytwórnia zaufa artyście i ja jestem tego najlepszym przykładem. Nigdy nie miałam ze strony wytwórni nacisków na to, kiedy wydasz ten album, jak brzmią twoje piosenki. Oni dostają te piosenki w momencie, kiedy w zasadzie już są gotowe. Więc mieć takie zaufanie, to jest taki kredyt zaufania. Ja jestem za to ogromnie wdzięczna. No ale wiedzieli, kogo biorą do swojej wytwórni, prawda? Nie zabrali jakiejś... No tak, ale też byłam debiutantką raptem album temu, wiesz o co? No wiem, ale mimo wszystko nie byłaś taką dziewczyną, która nie wie, co chce zrobić i Boże, no co, zróbcie ze mnie gwiazdę, wiesz, ulepcie. Ale jednocześnie, jednocześnie, no to jest taka odpowiedzialność obopólna, to znaczy ja wiem, z kim podpisuję kontrakt i wiem, jak to wygląda. I to jest właśnie kwestia tego, że nie wchodziłam w ten zawód jako 17 czy 18 latka. Myślę, że nie miałabym takiej pewności siebie wtedy i nie wiedziałabym tak naprawdę, o co ja walczę. No ja pamiętam taki twój jeden chyba z pierwszych wywiadów z Piotrem Metzem i jak ona tam, nie wiem, czy Artur widziałeś, jak ona taka debiutantka tak opowiada, tak pewnie, w ogóle tak można powiedzieć, Boże, no wręcz, co to ma być, nie? To jest debiutantka? Kto to jest, nie? Tak można byłoby sobie omyślić na pierwszy rzut oka. Może, ale ja nie wiem, wiesz, ja nawet nie pamiętam tego wywiadu, ale może tak było, natomiast jest w tym coś takiego... No bardzo ładnie sfilmowany wywiad, no to grzech nie pamiętam. No.
Ale wiesz, ja nie oglądam wywiadów ze sobą. No to bardzo źle. Mam nadzieję, że zobaczysz ten wywiad między ze mną i z Arturem w naszym programie. Obiecuję, to liczymy. Moja droga, no życzymy ci po prostu sukcesu z drugim albumem, wielu, wielu koncertów i nie przestawaj. Debiutuj coraz wyżej, za każdym razem właśnie, lepiej. Za każdym razem to jest debiut. Tak. I działaj, i ucz wszystkich nas po prostu otwartości, myślę. Dziękuję tak. Bardzo. I pamiętajcie, cierpliwość. Pozdrawiamy.